Widzieliśmy się, że Kornelia ma stwardnienie rozsiane. Czy była o tym mowa w ogóle w programie? Nie, wiemy, że Kornelia na pewno brała jakieś leki, mówiła o tym, ale nie mówiła kompletnie, na co to jest. Czy zachowywała się tak, jakby była chora? Jak to wyglądało? Nie, ja kompletnie nie zauważyłem, żeby coś jej było, ale no jak teraz o tym mówi, jakie są tego objawy, no to też ciężko to u kogoś zaobserwować, prawda? Czy uczestnicy w jakiś sposób wspierają Kornelię teraz w tym trudnym momencie, kiedy powiedziała o tym, bo to też wymagało chyba dużo odwagi? Tak, no oczywiście, Kornelka ma w nas wsparcie, jesteśmy, tak jak mówiliśmy wiele razy, jesteśmy rodziną, więc na pewno nie jestem sama i na pewno będzie wszystko dobrze. Smutno z tego powodu, ale jestem bardzo dumna z Korneli, że nie bała się o tym no publicznie opowiedzieć, że jest bardzo, bardzo odważna i że chce innym pomóc i bardzo szanuję jej zbiórkę i właśnie to, że opowiedziała o tym w internecie, żeby właśnie się nie bać tej choroby, żeby mówić o tym głośno. Czy widzieliście o tym w hotelu? Ja szczerze powiem, że dowiedziałem się tylko na Instagramie. Wcześniej nie wiedziałem kompletnie nic na ten temat i byłem w mega szoku. I to, że ona nie była w ogóle nawet, nie wiem, na imprezach, kiedy jakieś tam, czy w emocjach, powiedzieć o tym, bo jednak byliśmy w różnych sytuacjach, spotkaliśmy się w różnych okolicznościach i że jakby nie powiedziała tego nam. Ja, wydaje mi się, że nie potrafiłbym tak trzymać języka za zębami aż tak długo. A ona mimo wszystko trzymała to dla siebie i widać, że jest silna, skoro to robiła. Tak mi się wydaje. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, to zapraszam Was do subskrybowania, komentowania kanału przeambitni.pl oraz do śledzenia Instagrama przeambitni.